Hi Siri, how are you today? I'm pretty good. Thanks. Do you remember our schedule for today and any incoming mails? Okay, added. Alright, there is nothing in the schedule. Thank you, Siri. My pleasure. Can you tell me any joke, but a funny one? Why don't koala bears hang around with all the other bears? Because they don't meet the qualifications. No nie, porażka. Wszystko działa. Hi Siri, how about... I'm having some trouble with the connection. Please try again in a moment. Welcome to OpenTX. Muszę mieć polską asystentkę. Checking the motors. Hi Siri, can you check the motors for me? It looks fine, ready to fly. One moment. Mam nadzieję, że go nie sfajczymy. Hej, jestem Sara. Mam zostać twoją nową asystentką. Super. Możesz sprawdzić, czy mamy złącze XT30? Niestety nie mamy. Zamówiłem cały przewód ładowania na Allegro za 26 zł z przesyłką. Zuch dziewczyna, co możemy zatem dzisiaj jeszcze zrobić? Możesz polatać na dwóch pakietach na Nazgulem i jednym z Tiny Hawkiem. Mamy jeden mail dotyczący nowego sensora, to prośba od pana Zdzisława. Sugeruję nagrać na ten temat epizod. Przygotowałem już informacje na temat tego sensora Sony MX568. Dobra, jedziesz w takim razie, Sara. Do najnowszego modelu DJI matrycę dostarczyła firma Sony. Model MX586 może się poszczycić rekordową rozdzielczością, która wynosi aż 48 megapikseli. Układ Sony jest w stanie rejestrować obraz w trybie HDR i filmy 4K przy aż 90 kl na sekundę. W trudnych warunkach oświetleniowych matryca zbiera dane z 4 sąsiadujących pikseli. Działają one w czas jak pojedynczy piksel o wielkości 1,6 mikrometra na 1,6 mikrometra. Co jednak ciekawe, technologie kontroli ekspozycji oraz przetwarzania obrazu zintegrowane są z samą matrycą, dzięki czemu efekt wysokiej rozpiętości tonalnej jest generowany w czasie rzeczywistym, a nie dopiero po zrobieniu zdjęcia. To co Sara powiedziała brzmi w sposób dosyć skomplikowany, ale to co powinniśmy wiedzieć, to jest pierwszy raz, kiedy DJI zastosowało sensor typu Quad Bayer. On zachowuje się nieco inaczej i teraz postaram się w prostych słowach objaśnić, co jest grane i jak on się faktycznie zachowuje. Wielkość pojedynczego piksela na matrycy MX586 to zaledwie 0,8 na 0,8 mikrometra. Sensor został zbudowany z użyciem technik, które mają zwiększyć czułość i wydajność pojedynczych pikseli. Rozdzielczość matrycy MX586 to aż 48 megapikseli. Ale przede wszystkim w praktyce, co oznacza mieć sensor 48 megapikseli w stosunku do sensora klasycznego 12-megapikselowego? Sony zdecydowało się na bardzo ambitne posunięcie, czyli zabudowę w sensorze jak największej liczby pikseli. Jest ich 8000 na 6000, czyli łącznie 48 milionów. Sony zastosowało nietypowy układ pikseli na matrycy filtrów, odpowiadającej za jakość kolorów i detali. Czyli jak popatrzymy na matrycę, to jest niczym innym jak tylko kawałkiem szkła, która ma na sobie mikroskopijny układ filtrów. I zwykle matryca 12-megapikselowa wygląda mniej więcej w ten sposób. Pole 2x2 piksele pokryte jest filtrem o tym samym kolorze, typu Quad Bayer, dzięki czemu pomimo wysokiej rozdzielczości i małego pikseli sensor ma się cechować wysokoczułością. Jak widzicie, każdy ma dwa pola zielone, jedno pole czerwone i jedno pole niebieskie. Ludzkie oko jest przede wszystkim bardziej wrażliwe na kolor zielony w naturze, dlatego zieleni jest dwa razy więcej. I te filtry działają właściwie w sposób bardzo prosty, a mianowicie przepuszczają daną wiązkę promieni lub jej odbijają. Tak jak czerwony przepuszcza czerwone, odbija zielone i niebieskie i tak dalej, analogicznie. W efekcie powstaje nam taka mozaika kolorów, którą trzeba poddać procesowi postprodukcji, czyli demozaikowaniu. I teraz uwaga, bo teraz jest tak zwana funny part. Jeżeli popatrzymy na klasyczną matrycę 12-megapikselową, a to co ma Mavic Air 2, to jest właśnie podział na dodatkowe jeszcze 4 pola. Czyli z 12 megapikseli robią nam się 48 megapiksele, one są bardzo małe. To co mamy w Mavicu Air, to zamiast jednego całego większego piksela, który wcale nie jest bardzo duży, bo ma około 1,5-1,6 mikrometra, mamy 4 małe piksele, które mają wymiary 0,8 na 0,8 mikrometra.
MX586 umożliwia zatem fotografowanie i filmowanie z dużą ilością szczegółów zarówno w jasnych, jak i ciemnych partiach obrazu. I to, co jest piękne, że ten układ czterech może być wykorzystywany jako klaster, jako jeden, ale może być wykorzystywany też jako cztery. Czyli jeżeli mamy na przykład trudniejsze warunki, strzelamy wideo HDR, możemy na przykład ten naświetlić bardzo krótko, ten naświetlić dłużej i uzyskać dzięki temu wideo HDR. Jeżeli mamy duże klatkaże, tak jak tutaj, ile? 120-240 klatek na sekundę, w tym momencie możemy wyłączyć, tak jak tu widzimy, dwa piksele i tylko zastosować układ tych dwóch. Dzięki temu jesteśmy w stanie zarejestrować obraz w bardzo szybkim klatkażu. No i pytanie brzmi teraz, czy my możemy to porównać z taką kamerą jak na przykład Red czy Arri Alexa 8K kamerą, która ma dużą matrycę? Oczywiście, że nie. Oczywiście to nie jest to samo, ale pozwala nam to na uzyskanie niesamowitych efektów, szczególnie przy zachodzie słońca i w trudniejszych warunkach oświetleniowych. A co jest jeszcze najważniejsze, że te efekty są od razu widoczne, czyli możemy transmitować na żywo zachody słońca, lecąc pod słońce, ustawiając obiektyw typowo pod słońce. Ten sensor ma możliwość, tak jak powiedziała Sara, strzelania w rozdzielczości 4K w klatkażu 90. My tutaj mamy 60 w Stanach, 50 w Polsce, ale to jest już bardzo dużo i to Wam dzisiaj pokażę. Sara, jak mi poszło? Chyba lepiej będzie, jak zadzwonię po chłopaków z Sony. Jedziemy na wycieczkę, nigdzie nie dzwonisz. Słuchajcie, myślałem już, że nie zdążymy, ale jesteśmy godzinę przed zachodem słońca. Znaleźliśmy taką platformę, która jest w budowie. A słońce powoli schodzi ku zachodowi. Dobra, Mavic wrócił i wygląda to w porządku. Ten zakres dynamiczny jest naprawdę mega. To jest jedna rzecz, którą mogę powiedzieć. I druga rzecz, pewność lotu. On sobie naprawdę tutaj dobrze daje radę na tych przestrzeniach. Dzisiaj co prawda nie ma wiatru i też jest cichutki, dobrze pracuje. Oczywiście brakuje mu trochę funkcjonalności, na przykład pełnego point of interest, bo to co mamy, to dostaliśmy jakąś namiastkę, nie czarujmy się. Natomiast są fajne warunki i spróbuję trochę przyspieszyć, żeby zrobić też Mavica Air 1, bo to jest
Klucz, jeszcze jak nie pogubię drążków, to będzie gitarka. Jest, nie zgubiłem.